Cześć, ja jestem Dominik i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku moi niebywali uczestnicy będą mieli za zadanie utrzymać się na materacu w naszym basenie. Zasady są bardzo proste. Ten, kto utrzyma się minutę, oczywiście musi stać, zarobi ode mnie 1000 zł. Ale haczyk jest taki, że pozostali uczestnicy muszą mu przeszkadzać, a będą to robić na bardzo, bardzo dziwne sposoby. Siema, ja jestem Miłosz, nie bez powodu wyglądam jak surfer, dzisiaj wam to udowodnię. A ja jestem Mantek i pokażemy wam z Miłoszem, jak tutaj robić. Siema, jestem Gruby, boję się, że się zatopię. Siema, jestem Młody Gruby i dzisiaj zbieram na hołdolce. Siema, jestem Mateusz, a dzisiaj będę spychać moją bronią. Siema, jestem Lipan i będę dzisiaj do nich strzelał. Siemanko, jestem Mikołaj i przez tych debili ostatnio straciłem wzrok i teraz muszę nosić okulary. No to słuchajcie kochani, my za chwilę zaczynamy nasz challenge, ale zanim zaczniemy chcę wam przypomnieć oczywiście o łapce w górze, bo jeśli ich zostawicie tutaj 50 tysięcy! To nagramy dla was kolejny basenowy jakiś challenge. Subskrybuj ten kanał, by być na bieżąco z kolejnymi filmami i jeśli nie chcesz przegapić kolejnego filmu, to już teraz zapisz się na premierę. Link masz w opisie. Premiera tego filmu już za 2 dni. I pamiętajcie, żeby wbijać na Instagram Dominika, żeby być jeszcze bardziej na bieżąco. Tak jest! Woohoo! I jak widzicie, na dzisiejszy odcinek mamy przygotowane pewne bronie, którymi będą się posługiwać pozostali uczestnicy i będą przeszkadzać po prostu temu, kto będzie na naszym materacu. Więc w tym momencie wylosowałbym jednego uczestnika, jednego z was, który jako pierwszy wejdzie na materac. Który jest chętny? Miłosz! Mikołaj! Miłosz! Miłosz! Wybierz ja. Miłosza, kochani! Ja. Brawo dla Miłosza! Dobra! Dobra, Miłosz, no niestety zostałeś wybrany. Niestety został przeprowadzony lincz w tym momencie na ciebie. Zapraszam ciebie na materac. A was poproszę o wybranie jednej broni. Jak widzimy, Mikołaj wybrał pistolet na wodę. Aaaa! Uważaj! Jeszcze nie strzelaj w niego, niech on się ustawi pierw. Ej, ej, ej! Niech on się ustawi pierw, dobra. Antek, masz miotłę. Nie wiem, czy to jest dosyć dobra broń, ale pewnie zadziała. Gruby ma gumki, recepturki, no i generalnie tak to tutaj wygląda. A tobie, Miłosz, przypominam, że ty musisz stać na tym materacu. Nie możesz się przewrócić, bo jak się przewrócisz, to po prostu dyskwalifikacja i nie zarabiasz pieniędzy. Musisz wytrzymać minutę i za minutę dostaniesz 1000 zł. Jednorazowo. Rozumiem, Dominik. Rozumiesz, dobra. Jedyna zasada jest taka, że nawet kolanami nie można dotknąć naszego materaca, ale rękoma można, gdy będzie to potrzebne, ponieważ jednak przez minutę utrzymać równowagę jest dosyć trudno, nawet bez tutaj przeszkód. Dlatego pozwalam dotykać rękoma materaca, gdy jest to potrzebne. Dobra, miło, życzę ci powodzenia. Dzięki, a wy wiecie, co robić. Wiemy! Ujadę ten materac jak prawdziwy surfer. Pozdro. Myślałam, że surferzy są fajni. W każdym razie, Miłosz, czas! Start! Mocno. Dobra! Stary, masz minutę, dawaj, 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 dawaj! Dobra, trzyma się jeszcze, trzyma się! A, trzyma się, dobra! Ale polek, 10 sekund, no, no cóż, Miłosz, kurde, stary! Oszukują wszyscy! Kto oszukuje, nie wszyscy! Wiem, w jaki sposób? Dobra, słuchajcie, panowie, spisaliście się, brawa dla was, brawa dla was, brawo! Pusario! 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 Dobra, kolejnym naszym zawodnikiem będzie Mateusz. Chciałbyś nam coś powiedzieć? Nie, po prostu wejdę i rozp***dolę. Przypominam, że Mateusz ma złamaną rękę, więc oszczędźcie go trochę, co? No dobra! Usaria! Usaria! Zapierdalamy go! Nie wygrasz tych pieniędzy, gnoju! Dobra, czas, start! Minuta! Minuta! Gnoju! Gnoju! No! Słuchajcie, ten challenge jest chyba za trudny. Nie wiem, co z wami się dzieje, ale jesteście... Serio? Spokojnie, Antek, spokojnie. No, w każdym razie nie udało ci się, Mateusz. Bo oszukiwali, lali mnie wodą, a ustalone były zasady. No, jakie zasady? No, lać wodą można, to jest jedna z broni, tak? To jest akurat broń Mikołaja, bo sobie ją taką wybrał, no. Rękę to każdy głupi może sobie złamać. No, chcesz złamać no, rękę? No, ma rację! Usaria, kurwa! Nie ma litości! Nie ma litości, kurwa! U nas nie ma litości! Usaria! Słuchajcie, nasi zawodnicy są jacyś opętani. W każdym razie, no spokojnie. W każdym razie zapraszam kolejnego uczestnika. Kto chce być następny? Dobra, teraz pytanie tylko, który gruby? Junior czy normalny? Junior, junior, pójdzie on, bo... No dobra. Będziesz teraz walczył o 1000 zł, przypominam ci. Będzie na 20 ileś tam tysięcy fałdolców, więc... Tak? Tak. Ja nie będę przecież bił mojego syna. Czyli co, nie będziesz strzelał do młodego grubego? No nie. No ale chociaż zgrywaj pozory, bo popatrz na nich, oni się obrażą. No na do nich strzelał. Zaczynamy! Serio? Minuta, minuta, minuta! Serio?
Ej, uwaga, gruby! Ej, dobra! Co jest grane? Dobra, jeszcze masz. Jeszcze 50 sekund! Dajcie gnuja! Walcie! Patrz jak się trzyma! Patrz jak się trzyma! Patrz jak się trzyma! Patrz jak się trzyma! Dobrze! Jeszcze 25 sekund! Patrzcie, gruby walczy! Gruby walczy z nimi, żeby nie bili go! Co się dzieje? Co się dzieje? Zobaczcie jak się trzyma! Zobaczcie! Jeszcze 10 sekund! 10 sekund! Przewracasz małego grubego! 30 sekund! Jeszcze 5! Jeszcze 5! Dobra, koniec! Jest na kolanach! Wygrałem! Dobra, słuchajcie, nie wiem czy on to wygrał, bo rzeczywiście stary, był na kolanach. Nie ma opcji. Stary, nie ma opcji, nie utrzymał się. Gruby oszukiwał. No, a co, jak duży gruby spadnie, to nie będzie miał pieniędzy. No co to, stary, jest za w ogóle... Weź... Ja bym mu dała 1000 zł, niech ma młodziutki. Gratuluję. Dziękuję. Tato! Chodź! Wygrałem pieniądze! Chodź! No chodź! Szybko! No chodź! Co jest? Patrz na to! Tato! To za to, że wszystkich tam porobiłeś. To tak ci się jak nie wydasz na fałdolce. Bo co? Bo nie. Bo tam. Bo nie. Wydam. Zobaczymy. To ja już idę. Nie. Dobra, więc przed państwem gruby! Gruby, mam nadzieję, że wykaże się, twój syn wygrał 1000 zł, a ty? A ja też muszę wygrać. No to pierw stań na ten materac, a nie leżysz tak, jak nie wiem. Dasz radę w ogóle stać na tym? Chłopaki, to nie jest przypadkiem tylko do 500 kilo? No nie wiem. Dasz radę? Chyba. Nie pęknie? Będę bronił mojego tatusia. Okej, okay, czyli ty będziesz po prostu atakował tych, co atakują grubego, rozumiem, tak? Dokładnie. Okej, okay, ale młody gruby powiedział, że on będzie walczył ze swojego ojca teraz. Młodego grubego zdyskwalifikuje razem jego ojcem. Tak? No. No dobra, stary. Gotowy? Dobra, czas start! Jedziemy, jedziemy! Ej, dobra, widać, że tutaj młody gruby walczy. O, dobra, zakończył się challenge. Ej! Dobra, Mikołaj się mega wkurzył. Nie ma bronienia się, kuźwa! Dobra, ej, ale bez takiej burdy! Spokojnie! Wygrał Mikołaj! On nie wygrał, on spadł! No dobra! On co, bo są grubi, to są razem, tak? No tak, no właśnie tak, Antek. A co, jakby był blondyn, to mógłbym z nim grać, tak? Tak, tak. Stary, no bez przesady, szanujmy się. Stary. No dobra. Przestań być jak baba. Dobra, ale wracając do naszego challenge'u, gruby, poległeś bardzo szybko. No. Mimo to, że ciebie twój synek bronił, to nic to nie dało. Niestety. No niestety nie zdołałeś naszej tratwie, no niestety stary, ale i tak piona, a my lecimy dalej. Myślisz, że mógłbym ciałem zdyskwalifikować uczestnika? No to znaczy generalnie gramy na bronie, ale ty rozumiem, że chcesz wskoczyć mu na materac i... Na niego. Na niego. Jak w rugby. No dobra, Mikołaj, możesz to zrobić. Dziękuję. Dobra, Antek, twoja kolej to jest. Antek, proszę ciebie o zajęcie pozycji bojowej. Okej, okay, Antek, czas, start, minuta! Lecicie! Mikołaj, co ty robisz, kuźwa? Lecisz! O, kuźwa! Wow! Dobra! Dalej z basenu, kurwa! Nie grasz, kurwa, ała, nic nie widzę! Ej, Mikołaj nic nie widzi! Ej, spokojnie! Jest okulary! Jest okulary! Tu masz okulary, tu! Mikołaj! Ała! Co? Teraz taki cwany, jesteś ciekawy, jak ty wygrasz! Ała! Ja tu p***le takich zawodników, teraz bez okularów nic nie zrobi! Co to, kurwa, było? No dobra, Antek, no! No ale ten gnój się na mnie patrz co w ogóle robi! No dobra, on nie ma teraz okularów, ty je masz! Stary, no wrzucił! Miki, masz przerąbane! Czy chcesz z tego? Oddaj mu lepiej te okulary! No spokojnie, Lipanek! Lipanek, ale bez magii! Lipanek! Dobra, masz te okulary, stary! Dobra, a przed państwem Lipanek! Dzisiaj będę czarował! Będziesz czarował na tej trakcie? Bez magii! To w ogóle mnie? No nie wiem, no nikt nie umie tutaj czarować, więc chyba możesz. Domino! No bez przesady, no, już to chwilę się coś odwala. Jesteś gotowy? Jestem! Dobra! Odliczaj! Czas start! Minuta! Kurwa mio! Lipan, co ty robisz? Co jest z tobą? Kurwiłem się! Rozpierdolę ich co dziś! Lipan, ale ty przegrałeś, spadłeś z materaca! Ale oni chociaż obejwali! Co jest, kuźwa? Ej, co u was? Co jest?
Stary, nie zapraszaj go, to jest przesada. Co on jest? Nas kiedyś zabije. Ja pierdzielę, se debile. Co wy odpierdzielacie stary, tutaj? Co to ma być? To jest k***a, garnąć się. Stary. A przed państwem Mikołaj. Stary. Daj siebie wszystko. Dam. Lecisz, lecisz. Jestem k***a gotowy! Dobra, dobra, okej, okay, spokojnie Mikołaj. Pamiętaj, że minuta to jest 1000 zł, jeśli no, znasz zasady przecież doskonale. Dobra, pozostali uczestnicy są na maksa nastawieni na Mikołaja, dlatego ta runda może się tragicznie skończyć. Dobra Mikołaj, możesz zaczynać. Minuta, start! Dobra, lecisz. Patrz jak się trzyma, patrz jak się trzyma. Patrzcie, go biją! Dobra, dalej Mikołaj! Trzymaj się, trzymaj się! Trzymaj się, trzymaj się! Trzymaj się, trzymaj się, Mikołaj! Mikołaj! Patrzcie to! Patrzcie! Patrz, trzymaj się! Patrzcie, jak on napierdziela! Dalej, Mikołaj! Dalej, Mikołaj! Pełna kolana! Dobra, Mikołaj, jeszcze 30 sekund! Uwaga na niego! Dobra, Mikołaj, ale musi... Musicie trzymać! Mikołaj! Napierdolina, oślep! Mikołaj! Mikołaj nie! Mikołaj nie! Kto jest pierdolone? Mikołaj, wyjazd! Ej, on zemdał! Pomóżcie mu! Stary, co jest? Stary żyje? Stary! Nie mam okularów! Stary! Nie ma okularów! Gdzie są okulary? Mikołaj, nie dajesz rady! Szukam okularów! Mikołaj, nie dajesz rady! Kurde, mordo! Stary. Ej, tutaj, tutaj! Stary! Mordo! Gdzie są okulary? Nie dałeś rady, nie. Kuźwa, nie dałeś! Padłeś! On nic nie widzi, stary! Słuchajcie, więc dziękuję wam za ten film. Mikołajowi niestety nie udało się wywalczyć do końca, aż walczył mega, mega dzielnie. Pamiętajcie, jeśli chcecie więcej, to łapka w górę i subskrybuj ten kanał, by być na bieżąco. Nowy film już za 2 dni, link macie w opisie. Ja byłem Dominik, ze mną była ekipa! I trzymajcie się, cześć!